Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Nagrywam film jeszcze raz, gdyż poprzedni się nie nadawał i wyciąłem w pień. Więc dzisiaj będzie o przychwytywaniu kodów CT, CSS, DCS i najciekawsze, bo najbardziej spektakularne, wychwytywaniu aktywnych częstotliwości. Zapraszam do odcinka. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated, thirst till I'm in a hearse. Oh. High ambitions, in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lives. Like? No no takie intro. Serdecznie Was przepraszam, jeśli to nie jest Wasz typ muzyki, ale ja miesiąc temu pierwszy raz w życiu obejrzałem 8 mile, i jeszcze mnie trzymają takie klimaty. Chyba natrabią zaległą popkulturę. Dobra, lecimy z tematem. Ja biorę swojego retewisa i na częstotliwości 433,525 MHz będę nadawał kod CT-CSS. No weźmy dla przykładu, że będę wysyłał jakiś losowy ton, niech będzie to 94,8 Hz moja h ma aktualnie odpaloną 28 opcję, czyli skanowanie tych kodów. I jak nacisnę klawisz PTTT w Retevisie, wysyłając wcześniej ustalony kod, skanowanie kodów w h troszeczkę jakby zwolni i zatrzyma nam się na przechwyconym numerku. Ja puszczę skanowanie jeszcze raz, bo chcę zwrócić Waszą uwagę na coś ważnego. Nasłuchiwaliśmy i nadawaliśmy na tej samej częstotliwości, czyli 433,525 MHz, ale jak z nadawaniem kodu CTCSS troszkę się oddalę, w będę nadawał na pobliskim kanale oddalonym zaledwie o 12,5 kHz, to już nie przechwycimy kodu CTCSS. Jak możemy zauważyć na H3, skanowanie nawet nie zwalnia, czyli nie widzi żadnej aktywności na tym paśmie, na którym skanuje, co jest oczywiste. A w opcji 29 możemy analogicznie przechwytywać kody DCS, czyli tutaj przechwytujemy kody cyfrowe. U mnie aktualne lesiste widoki bardziej mnie skłaniają, by właśnie nie zanudzać ponownym skanowaniem, będzie to wyglądać tak samo. Myślę, że najważniejsze, aby pamiętać, że podczas skanowania opcji 28 lub 29 częstotliwość, na której spodziewacie się owych kodów CT, CSS lub DCS, była już wam znana wcześniej. Co oczywiste, nie jest proste, choćby patrząc na pasmo 70 cm, gdzie macie aż 10 MHz zakresu, tylko dla łączności amatorskiej. I tam taki kanał co 12,5 kHz wejdzie tam wiele. Więc myślę, że to jest skanowanie. W ogóle są bez sensu. Pokażę Wam coś lepszego. Naciskamy 3 sekundy klawisz numerem 1 i pojawia nam się super opcja Scan Frequency. No, żeby nie było nudno, zmienimy sobie nasze radio na PMR, czyli Private Mobile Radio. Łączność dla wszystkich, bez licencji. Jeśli nie jesteś radioamatorem po zamienię państwowym za 75 zł, gorąco zachęcam do kupienia dowolnej pmr bo zabawa jest przednia. Ja tymczasem zmienię sobie pasma na słuchu, tak by pokazać Wam przewagę Scan Frequency nad zwykłym skanowaniem kodów, gdzie słuchaliśmy tylko na jednym kanale. Teraz na kanale A nasłuchuję na 52 MHz, a na kanale B nasłuchuje pasmo lotnicze w odmiennej modulacji AM. Czyli wszystko inaczej i bardzo daleko od częstotliwości PMR. No to teraz sobie sprawdźmy, czy przechwycimy transmisję na cywilnej częstotliwości. Pomimo, że nie nasłuchiwaliśmy na częstotliwościach PMR a aktywność na tym paśmie została zarejestrowana przez haczyczkę. No i to jest dla mnie niesamowite. A mało tego, bo jednym przyciskiem zapisałem sobie częstotliwość do pamięci. Sprawne oko niejednego widza powie, że to nie jest dokładnie kanał 3PMR. I prawda, ale nadając na tej częstotliwości zostaną słyszane przez żółto Motorola. Ale haczyczka ma zbyt wysokie moce, nawet na najniższych ustawieniach, więc po prostu nie będę tego robił, by innych nie zagłuszać. No niektórzy powiedzą, że to niepotrzebne, bo przecież można skanować sobie kanały PMR. Można, ja tak robiłem i nawet próbowałem nadawać i nie dostałem odpowiedzi. A dlaczego? Bo inni rozmówcy używali subtonów, więc pomimo, że nadawałem na tej samej częstotliwości, byłem ignorowany przez ich odbiorniki. No i teraz na taki przykład. Jestem na kanale trzecim z kodem otwarcia 102, cokolwiek to znaczy w systemie motoroli. Przechwytuję. Zapisuję niebieskim klawiszem, i na wybranym kanale trzecim, oprócz częstotliwości, zapisał mi się jeszcze kod DCS, używany właśnie przez tą żółtą Motorolkę. No i możecie powiedzieć, że po co mi to wszystko, skoro i tak nie mogę nadawać hatrujeczką, bo ma zbyt duże moce na częstotliwości PMR. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, nie ma zasięgu GSM, a tu trzeba na przykład pilnie wezwać pomoc. No to skanuję częstotliwość i przechwytując ton otwarcia usłyszanej grupy, wezwę pomoc. Pomimo, że będę nadawał z 10 razy większą mocą niż dopuszczono, mogę działać w stresie i zapomnieć kanał wywoławczy na 2,70 m. Zresztą miałem pewności, że ktoś będzie po drugiej stronie. A tak, przechwytując transmisję i wbijając o pomoc, nie muszę nawet wiedzieć, czy to jest PMR i jaki jest ton otwarcia, bo nie interesuje mnie to. Ocalanie waszego życia jest ważniejsze niż maksymalna moc nadawcza ARP. I nie bójcie się pomagać innym, bo w momencie kiedy udzielacie pierwszej pomocy, na ten moment jesteście objęci ochroną prawną, przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Tak, dokładnie, funkcjonariuszom publicznym. Jeśli przypadkowo porwiecie komuś jedwabną koszulę i go uratujecie, a on w podziękowaniu pozwie was za to do sądu, to już wojewoda danego województwa powinien przyjąć sprawę w sądzie, jeśli sąd przyzna wariatowi rację, wypłaci zadośćuczynienie za jedwab. Dziwna historia, ale dziwaków jest niemało. Dobra, bo zrobiłem dygresję do dygresji. Na koniec coś radiomatorskiego. Przechwyciłem transmisję na 431.075 MHz. Ton otwarcia to 66.9 Hz, czyli ktoś tutaj w okolicy otwiera przemiennik. I teraz jak to wykorzystać? Jedynie co musimy zrobić, to dodać do przechwyconej transmisji 7,6 MHz. Wynik, czyli 438,675 MHz, pisujemy w częstotliwość na suchu, np. Na, na kanale A. W opcji 13 ustawiamy przechwycony ton otwarcia. Kopa otwiera się na 70 Hz, ale ale 0,1 Hz błędu też otworzy ten przemiennik. W opcji 23 wrzucamy przesunięcie na minusie. W opcji 24 wpisujemy tą naszą stałą przemiennikową 7,6 MHz. I przemiennik jest Twój. Właśnie sobie go zaprogramowałeś najbardziej łopatologicznie, jak to się dało. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni z nowego filmu. Dziękuję za subskrypcję, lajkowanie filmu i za każdy komentarz.